Znajdujemy się w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która posiada liczne egzemplarze kroniki Wincentego zwanego Kadłubkiem, a także starodruki poświęcone postaci Wincentego. Który w 1764 roku został ogłoszony mocą dekretu papieskiego błogosławionym. 8 marca 2023 roku przypada 800 rocznica śmierci Wincentego zwanego Kadłubkiem, określanego mianem ojca Kultury Polskiej. Wincenty Kadłubek urodził się w 1150 roku w miejscowości Kargów koło stopnicy w dzisiejszym powiecie Buskim. Jan długosz w połowie XV wieku wskazał miejscowość karwów koło Opatowa i ten zapis znalazł się w późniejszych aktach beatyfikacyjnych. Jednak historycy skłaniają się do tego, że był to kargów koło stopnicy. Przydomek Kadłubek pojawił się dość późno w XIV i XV wiecznych kopiach Kroniki Wielkopolskiej oraz Kroniki Dzieżwy i Ujana Długosza. Nie wiemy skąd ten przydomek się wziął. Przypuszcza się, że być może takim przyzwiskiem był określany ojciec Wincentego i przydomek później przypisano również Wincentemu. Niewiele wiemy o jego życiu w tym wczesnym okresie. Kształcił się prawdopodobnie w krakowskiej Szkole Katedralnej pod kierunkiem Amileusza pochodzącego z Włoch. W latach 1170-1189 wyjechał na studia i studiował prawdopodobnie w Paryżu na Wydziale Sztuk Wyzwolonych, gdzie zgłębiał literaturę starożytną, podstawy filozofii oraz nauki przyrodnicze. Tam poznał także elementy nauki arabskiej. Po ukończeniu Fakultetu Sztuk Wyzwolonych podjął studia prawnicze i prawdopodobnie na Uniwersytecie w Bolonii, o czym świadczy jego rozległa wiedza prawnicza wykorzystywanie kodeksów prawa rzymskiego oraz prawa kanonicznego. W czasie studiów miał możliwość zetknięcia się z wybitnymi postaciami ówczesnego świata nauki i życia intelektualnego z Lotario de Conti, późniejszym Innocentem III, a także z wybitnym intelektualistą Janem Salzbery. Po powrocie do Polski od 1189 roku Wincenty Kadłubek pojawia się już właściwie stale w dokumentach wystawianych w kancelarii, w kancelarii księcia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego. Co świadczy o tym, że należał do ścisłego otoczenia księcia i był prawdopodobnie kapelanem książęcym. Zapewne kierował kancelarię książęcą i pełnił również funkcje dyplomatyczne. Był uczestnikiem ówczesnego życia publicznego. Był świadkiem wielu ważnych wydarzeń, które działy się na dworze krakowskim. Był świadkiem zapewne śmierci Kazimierza Sprawiedliwego, która to śmierć nastąpiła podczas uczty w 1194 roku. Po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego, jeszcze przez jakiś czas pozostał na dworze krakowskim, wspierając wdowę Helenę oraz małoletniego syna księcia Leszka Białego. Przypuszcza się, że kierował wówczas krakowską szkołą katedralną. Pod koniec XII lub na początku XIII wieku. Objął prepozyturę sandomierską, ale cały czas pozostawał w kontakcie z krakowskim środowiskiem katedralnym. Był kanonikiem krakowskim. W 1207 roku, po śmierci biskupa krakowskiego Pełki, kapituła krakowska stanęła przed wyborem. Nowego biskupa krakowskiego i kandydatury swoje zgłosili biskup Płocki Getko, a także prepozyt sandomierski Wincenty. Doszło wówczas do podwójnej elekcji i sprawę przedstawiono do rozstrzygnięcia papieżowi Inocentemu III, który wskazał za prawidłowy wybór właśnie wybór Wincentego, którego określał mężem mądrym i pobożnym. Przypomnę tylko, że właśnie Wincenty znał Inocentego III z czasu, z okresu swoich studiów. Wincenty był biskupem, który był typem człowieka uczonego, intelektualisty. Zajmował się przede wszystkim duszpasterstwem, nauką, ale także opieką nad szkolnictwem. Zarządzał olbrzymią diecezją krakowską, czynił nadania na rzecz klasztorów w Sulejowie i w Koprzywnicy także dla Bożogrobców w Miechowie. Jan długoż zarzucał mu z kolei, że nie dopełnił rozpoczętego przez biskupa pełkę dzieła budowy szpitala w Krakowie. Wincenty uczestniczył w wielu wiecach, w wielu synodach, ale także w IV Soborze Laterańskim, który miał miejsce w 1215 roku w Rzymie. W 1217 roku podjął decyzję o rezygnacji z biskupstwa krakowskiego. Nie wiemy, co skłoniło go do podjęcia tej decyzji. Przypuszcza się, że być może podeszły wiek i cechy charakteru przyczyniły się do właśnie takiej, takiej decyzji. W Jan Długoż uważa, że takim impulsem, który skłonił Wincentego do opuszczenia diecyzji, był pożar skarbca diecyzji krakowskiej, który wybuchł w wyniku uderzenia pioruna i Wincenty miał uznać to za znak, że należy już zakończyć swoją posługę dla biskupstwa krakowskiego. Postanowił udać się do klasztoru cystersów w Wiedrzejowie. Jego decyzja została przypieczętowana przez papieża w roku 1218 i w tym samym roku znalazł się w klasztorze Wiedrzejowie. 17-wieczna legenda sugeruje, że cały konwent klasztorny wyszedł mu na spotkanie do granic posiadłości klasztornych i w 1918 roku w miejscu domniemanego spotkania został usypany tak zwany kopiec spotkania. Wincenty pozostał w klasztorze do swojej śmierci, do roku 1223. Nie wiemy, czy przyjął profesję zakonną, czy pozostawał na prawach rezydenta w tymże klasztorze. Zmarł w, w, w atmosferze świętości i został pochowany w kościele klasztornym na honorowym miejscu. Wincenty odegrał niezwykłą rolę w dziejach naszej kultury polskiej, dlatego że jego kronika stanowi fundamentalny zabytek naszej fundamentalny pomnik naszej literatury narodowej jest to dzieło które składa się z czterech ksiąg trzy pierwsze księgi mają formę dialogu między arcybiskupem gnieźnieńskim Janem oraz biskupem krakowskim Mateuszem te postaci poznał Wincenty w czasie swojej nauki w młodości, właśnie w kole katedralnej w Krakowie. I uczynił arcybiskupa Jana i biskupa Mateusza właściwie głównymi rozmówcami tejże, tejże kroniki przez trzy księgi. Czwarta księga jest już napisana w formie. Narracyjnej. Kronika powstała w latach 1190-1205-1206 roku. Została spisana jeszcze przed objęciem przez Wincentego biskupstwa krakowskiego. Wydarzenia, które są zanotowane w kronice, urywają się na roku 1202. W swojej kronice Vincenty korzystał z dzieł pisarzy starożytnych, korzystał z Owidiusza, korzystał z Cycerona, Wergiliusza, Horacego, Salustiusza, korzystał z kodeksu justyniańskiego. A także dekretu Gracjana. Uważał, że państwo polskie należy nazywać rzeczypospolitą, a taką główną przewodnią myślą tejże kroniki było przeświadczenie, że obowiązkiem każdego człowieka, każdego obywatela ale także całej społeczności jest troska o dobro państwa. Także stworzył własną definicję sprawiedliwości, która brzmiała następująco sprawiedliwość oznacza to, co najbardziej sprzyja temu obywatelowi, który może najmniej. W księdze znajduje się wiele przysłów, sentencji, które później przeniknęły do naszego języka polskiego, do naszej mentalności, do naszego słownictwa. Na przykład, nie sięgaj granic, których przejścia wzbrania natura. Co oblicze wyraża, to i w sercu się kryje. Rzadko kruk krukowi oko wydziobuje. Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta. Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem. Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest głupotą. Kronika Wincentego Kadłubka była wykorzystywana przez bardzo wiele wieków w szkolnictwie. Już wiemy, że już w XIII wieku korzystano z niej w Szkole Katedralnej Krakowskiej, a także w innych szkołach katedralnych na terenie ziem polskich. To kadłubek właśnie w swojej kronice. Najstarsze dzieje Polaków połączył ze starożytną historią powszechną. On stworzył podanie o Kraku i powstaniu państwa, o smoku wawelskim i założeniu Krakowa, a także o Wandzie, która nie chciała poślubić niemieckiego władcy. I te wszystkie elementy historii Polski, które pojawiają się w kronice Wincentego były później przez wiele stuleci analizowane. Od początku istnienia Akademii Krakowskiej, a więc od XIV wieku, kronika była przedmiotem studiów na tej uczelni, a wielokrotny rektor Akademii Krakowskiej w XV wieku, Jan z Dąbrówki, stworzył dokładną analizę kroniki dosłownie z po zdaniu. I właściwie możemy śmiało powiedzieć, że kronika przez wiele stuleci kształtowała świadomość historyczną i narodową Polaków.